Tomasz Trela, poseł Lewicy i szef sztabu wyborczego Roberta Biedronia. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Oczywista oczywistość, że zagłosuje pan w drugiej turze wyborów prezydenckich? Oczywista oczywistość, że w drugiej turze wyborów prezydenckich zagłosuje na Roberta Biedronia. Dobrze, a jeśli nie będzie w tej drugiej turze Roberta Biedronia, będzie pan głosował w wyborach prezydenckich w drugiej turze? Wie pan, ja sobie przypominam czas, odkąd uzyskałem prawa wyborcze i chyba nie opuściłem ani jednych wyborów, więc teraz też pójdę zagłosować, tylko jeszcze raz bardzo wyraźnie podkreślę. Ale opozycja powinna trzymać się razem. Zagłosować na Roberta Biedronia. Okej, to jasne, że pan tak będzie mówił, a ja pytam o coś zupełnie innego. O to, czy opozycja powinna się trzymać razem, pana zdaniem, i razem, ramię w ramię, powiedzieć, że stajemy na drodze Andrzejowi Dudzie i jeśli będzie trzeba, zagłosujemy w drugiej turze na kandydata opozycji, nawet nie naszego. Ale wie pan, dzisiaj opowiadanie takie, że opozycja będzie trzymać się razem i szła ze sobą ramię w ramię, jest moim zdaniem mało rozsądne, dlatego że rozpoczynamy kampanię wyborczą i każdy w tej kampanii wyborczej ma równe szanse i każdy ma takie same prawa i każdy będzie przekonywał swój elektorat. My mamy przygotowaną tak kampanię wyborczą, że będziemy uciekać się do elektoratu oczywiście naturalnie lewicowego, ale też PiSu, Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Więc dzisiaj mówienie ramię w ramię możemy mówić po pierwszej turze wyborów prezydenckich. To jak mam nadzieję, że będę mógł zaprosić pozostałych szefów sztabów i poprosić ich o poparcie dla Roberta Biedronia. Jak będziecie łowić wyborców, popatrzmy. Czy Robert Biedron jako prezydent podpisywałby ustawy podnoszące Polakom podatki? Nie spodziewam się, żeby Robert Biedroń był skłonny podpisywać takie projekty ustaw. Nawet jeśli Lewica przyniesie mu taki projekt na biurko położy? Jeżeli chodzi o podatki powszechne dla wszystkich. Natomiast oczywiście będziemy rozmawiać o różnych podatkach. Są różne podatki w gamie naszej fiskalizacji w państwie. Natomiast jeżeli dzisiaj miałbym powiedzieć i ocenić sytuację, to Robert Biedroń będzie ostatnią osobą, która będzie chciała złożyć podpis pod ustawą podnoszącą podatki. Tyle, że Lewica jest za tym, żeby najlepiej zarabiający płacili więcej do kasy państwa. Tak, ale wie pan... I Robert Biedroń to zablokuje, jeśli będzie trzeba. Nie, pan mówi o systemie podatkowym, a nie wychwytuje indywidualny podatek. Pytam o podwyższanie podatków, o podnoszenie podatków. Wie pan, jeżeli mówimy o progresji podatkowej, to powiem panu, że będę jednym z inicjatorów i autorów projektu ustawy jako wiceszef klubu parlamentarnego Lewicy, który wprowadzi trzecią stawkę podatkową. Ale ile by wynosiła ta trzecia stawka podatkowa? To będziemy o tym mówić, dlatego że my... Powolutku, ale wyższa niż dzisiejsze 32%? No jeżeli mówimy o trzeciej stawce podatkowej, to tak, dlatego że ona powinna być wyższa, natomiast to będzie cały pakiet. To nie jest takie oczywiste, proszę pozwolić. Przed wyborami parlamentarnymi mówiliście coś zupełnie innego. W tym studiu usłyszałem, że tak, chcecie progresji, chcecie trzeciej stawki podatkowej, ale nie ponad 32%, tylko niżej. Na przykład, żeby było 10, 17, 32%. Wie pan, szybko zmieniliście zdanie. Wie pan, ja mogę dzisiaj powiedzieć, że chciałbym, żeby podatek wynosił 2 albo 5% dochodowy, tylko że to będzie się nijak miało do realiów budżetowych i spięcia całego budżetu. Ja jestem realistą i uważam, że ten, kto zarabia dużo, powinien płacić nominalnie więcej pieniędzy. A co to znaczy dużo, proszę być cierpliwym. Taki projekt ustawy przedłożymy i zobaczymy, co powie parlamentarna opozycja i parlamentarna koalicja w zakresie tego ustawy. Ja konkretnie zapytam, bo nie tak dawno SLD chciało 40% PIT-u dla zarabiających rocznie 200 tysięcy złotych i więcej. Wie pan, ten pomysł? Nie, ja nie udzielę dzisiaj odpowiedzi, że to będzie 200, 250 czy 300 tysięcy. Czekamy na wyliczenia ekspertów. Mamy powołany zespół ekspertów pozaparlamentarnych. Wtedy ich nie było, kiedy to mówiliście. Wtedy nie było wyliczeń, kiedy program pisaliście i to napisaliście wie w programie? Pan, nie spodziewam się, że to było perfekcyjnie wyliczone i ta stawka perfekcyjnie chodziła, bo ja w kampanii... Zadziwia mnie pan. To jest oficjalna propozycja. Nie zadziwiam pana, bo ja pamiętam nasze propozycje z kampanii wyborczej. Myśmy mówili o progresji podatkowej, ale nie przypominam sobie, żebyśmy w kampanii wyborczej bardzo wyraźnie mówili, jakie będą progi podatkowe, a to jest jednak zasadnicza różnica. Proszę zerknąć do programu SLD, napisanego w 2016 roku. Tam jest wszystko dokładnie napisane i wyliczone. Panie redaktorze, ale nie. Pośle. Ale to pan mówi o 2016 roku, a ja mówię o wyborach w 2019 roku, gdzie szliśmy lewicową koalicją. SLD, Lewica Razem i Wiosna Roberta Biedronia. Jednak inne wybory, jednak inna sytuacja, jednak inna rzeczywistość. Owszem. Teraz Lewica jest w polskim parlamencie, wtedy po tamtych wyborach Lewicy nie było
w polskim parlamencie, więc chyba tamten program nie do końca był trafiony i nie do końca dobry. Wasz program, inna... Nie do końca dobry, bo nie weszliśmy do parlamentu, więc trzeba uderzyć się w piersi. Nie no, w 2016 roku to już było po wyborach, panie pośle. No tak, ale nie, ale wtedy były wybory, wtedy były wybory parlamentarne w 15 i nie weszliśmy do parlamentu, pan się zgodzi. Żebyśmy się nie zabuksowali w tym momencie. Mówi pan, że Robert Biedroń to będzie kontynuator prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Czy jako kontynuator Robert Biedroń wysłałby polskich żołnierzy na wojenny front na prośbę Amerykanów? Ale myśmy o tym mówili. Myśmy o tym mówili, weryfikowali, że należałoby tę sprawę bardzo wnikliwie przeanalizować i Lewica jest ostatnią siłą polityczną, która by wysyłała gdziekolwiek nasze wojska, więc kontynuator nie znaczy, że bezwarunkowo trzeba wspierać i popierać wszystkich. Pan prezydent Aleksander Kwaśniewski, premier Leszek Miller podejmowali tę decyzję w określonych okolicznościach. Dzisiaj, i to była błędna decyzja? Dzisiaj, wie pan, błędna, niebłędna, natomiast każda militarna ofensywa, każde zaangażowanie militarne naszego wojska trzeba bardzo dogłębnie przeanalizować i przemyśleć. Robert Biedroń to ten człowiek, który jak byłby prezydentem, na pewno zapytałby o opinię wszystkie siły parlamentarne, bo tym się różnimy od Andrzeja Dudy, że nie mamy jednego zaplecza politycznego, tylko w ważnych, strategicznych sprawach rozmawiamy ze wszystkimi. A w moim przekonaniu, proszę pozwolić mi dokończyć, wysłanie wojsk na front, tak kolokwialnie rzecz ujmując, to jest bardzo ważna decyzja i należy ją bardzo szczegółowo skonsultować. A o co Robert Biedroń zapytałby Polaków w pierwszym referendum, które zainicjowałby jako prezydent? Pytanie, czy Robert Biedroń takie referendum by inicjował. A nie inicjowałby? Referendum? Nie słuchałby, co mają do powiedzenia Polacy? Oczywiście, żeby słuchał, natomiast ja myślę, że referendum to jest sprawa, która powinna dotyczyć spraw fundamentalnych. Myśmy mieli referenda, jeżeli chodzi o kwestie konstytucji i kwestie wejścia Polski do Unii Europejskiej. I nie ma spraw fundamentalnych, o które warto dzisiaj zapytać Polaków, panie pośle? Wie pan co? Ja myślę, że Polacy dzisiaj oczekują przewidywalności. Polacy oczekują realizowania postulatów, które będą im sprawiały, że lepiej im się żyje. I my takie rozwiązania mamy. Czy uważa pan, że warto pytać Polaków, czy najniższa emerytura powinna mieć 1600 zł na rękę? Bo ja uważam, że warto taki program i postulat zrealizować. Czy warto pytać Polaków, że leki na receptę powinny kosztować 5 zł? Nie, to trzeba po prostu zrealizować, więc my będziemy działać, a jeżeli będzie jakaś fundamentalna, strategiczna rzecz, to wtedy można uciec się do referendum. Ale przypomina pan sobie inicjatywę referendalną chaotycznego, walczącego o drugą, w drugiej turze Bronisława Komorowskiego 5 lat temu. A ja pytam o Roberta Biedronia, nie o Komorowskiego. Ja porównuję pewne rzeczy. Ile pieniędzy wydacie na kampanię Roberta Biedronia? Kilka milionów złotych. Nie będzie to kilkanaście milionów. Około 19 tak, wydać, ale jeśli chodzi o limity. Ale wie pan, nie mamy takich pieniędzy, dlatego że nie mamy takiej subwencji jak PiS, nie mamy takiej subwencji jak Platforma, nie mamy prezesów. Skąd te pieniądze weźmiecie? To będą pieniądze, które będą pochodziły z Sojuszu Lewicy Demokratycznej jako partii politycznej, bo tak można oczywiście zrobić. To będą pieniądze, które będą pochodziły od wpłat mieszkańców, obywateli naszego kraju. Mam nadzieję, że symboliczne wpłaty od obywateli będą. Ja sam chętnie jako Tomasz Trela, obywatel tego kraju, taką symboliczną wpłatę na Komitet Wyborczy Roberta Biedronia przekażę. Poseł Lewicy, szef sztabu wyborczego Roberta Biedronia jest naszym gościem. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Dziękuję. Dziękuję. Poseł Tomasz Trela nieustająco z nami, szef sztabu wyborczego, kandydata Lewicy Roberta Biedronia w naszym studiu. Panie To jeszcze raz dzień dobry, albo dobry wieczór, jak ktoś się teraz włączył do dyskusji. To rozmawiamy o programie kandydata, z którym idziecie do wyborów. Robert Biedroń podpisałby ustawę przewidującą, że 15-latka samodzielnie może podjąć decyzję o przerwaniu ciąży? Wie pan, jeżeli kwestia aborcji, jeżeli ta kwestia trafi pod podpis prezydenta Biedronia, to wszystko, co jest w programie Lewicy, jeżeli chodzi o liberalizację tych przepisów, znajdzie uznanie w głowie i umyśle Roberta Biedronia. Natomiast Ale pytanie dzisiaj takie wyrywkowe, czy tu będzie podpis, czy tu będzie podpis, będzie cały projekt ustawy, będzie ustawa przyjęta przez polski parlament, będzie decyzja prezydenta. To, że my mamy inne... Projekt Ratujmy Kobiety, na którym dyskutowaliśmy wielokrotnie w poprzedniej kadencji parlamentu. Artykuł 9. Małoletnia, która ukończyła 15 rok życia, samodzielnie podejmuje decyzję o przerwaniu ciąży.
Pan popiera takie rozwiązanie? Jeżeli taki projekt ustawy będzie, jeżeli Lewica taki projekt ustawy przygotuje, bądź taki projekt trafi pod obrady, będziemy o tym projekcie dyskutować. Ale dla pana to jest rozwiązanie, które należałoby wprowadzić? To, to jest dla mnie rozwiązanie do zaakceptowania. Do zaakceptowania. Natomiast, wie pan, ja mam taką zasadę i taką zasadę się kieruję w życiu publicznym, że jeżeli są sprawy i trafiają sprawy, na których ja, w których ja nie jestem ekspertem, to pytam, a w tym wypadku mamy ekspertów w naszym klubie parlamentarnym, mamy koleżanki, które się tym zajmują, na pewno bym z nimi takie sprawy konsultował i to samo będzie robił Robert Biedroń. I to jest rzecz naturalna. Nie ma co się wstydzić, że nie jest się idealnym i nie ma się idealnej wiedzy we wszystkim, tylko trzeba oczywiste. Pytać i zasięgać dlatego opinii. Pana także pytam, czy na przykład, czy jako ojciec chciałby pan, żeby 15-letnia córka samodzielnie mogła podjąć decyzję o przerwaniu ciąży? Wie pan, ja generalnie mam takie podejście, że każdy powinien móc decydować o sobie. Oczywiście to jest kwestia... 15-letnia osoba. Dlatego o niej rozmawiamy. Proszę, proszę dać mi dokończyć. Mówię 15-letnia dziewczynka. To jest oczywiście bardzo, bardzo młody wiek. Natomiast jeżeli będzie projekt ustawy, który będzie liberalizował kwestie aborcyjne, wtedy oczywiście będziemy to uwzględniać. Ja mówię panu o swoim zdaniu. Ja mówię o swoim zdaniu. Mi by to do końca nie przeszkadzało. I to jest moje zdanie. Tylko proszę nie traktować, że to jest zdanie Lewicy. Proszę nie traktować, że to jest zdanie Roberta Biedronia. Pan pyta mnie jako Tomasza Szefa Treli. Szefa sztabu wyborczego Roberta Biedronia. Tomasza Treli. I ja panu odpowiadam swoje przemyślenia i swoje zdanie w tej sprawie. A zastanawia się pan nad tym, dlaczego 15-latka nie może w Polsce wyjść swobodnie za mąż, a mogłaby na podstawie takiego projektu samodzielnie podjąć decyzję o przerwaniu ciąży. Tak, ale wie pan, jakie są sytuacje? Wie pan, co się dzieje, że 15-latka może wyjść z kolegami, z koleżankami, może dostać do takiej wody mineralnej albo soku jakąś pigułkę i może obudzić się następnego dnia w zupełnie innym miejscu, sfrustrowana i skatowana. Proszę też wziąć to pod uwagę. Takie są przypadki. Niestety, to jest, to się dzieje w Polsce, to się dzieje w Europie i przecież chyba każdy ma świadomość, że nikt w poczuciu przewidywalności takich działań nie podejmuje. Pytanie, czy to powinno wyłączyć rodziców z podejmowania decyzji w tej sprawie? Ja mówię o sytuacji skrajnej. Wie pan, no są takie przypadki, media to opisują, u państwa w audycjach czasami to słyszymy i czytamy to w polskich gazetach, że są anomalie w tym przypadku. Zdarzają się zwyrodnialcy, którzy traktują 13-16-letnie dziewczynki jako swoje łupy na podstawie tego, że dorzucą coś do wody mineralnej i uważają, że są super mężczyznami, czy to już ciężko nazwać mężczyznami. Jaką ofertę Robert Biedroń jako prezydent miałby dla katechetów, nauczycieli religii w szkołach, bo Lewica chce, żeby państwo przestało im płacić za pracę w szkołach? No tak. I to nie jest tajemnicą, i o tym mówiliśmy w kampanii parlamentarnej, że lekcje religii powinny odbywać się na sali katechetycznej. Jaki to jest w tym? W tym nie ma nic nadzwyczajnego. Powiem panu z własnego doświadczenia. Pamiętam, jak moja babcia prowadzała mnie na takie lekcje religii do sali katechetycznej, które odbywały się w najbliższym kościele. Rozumiem. Załóżmy, że jest pan młodym człowiekiem idącym na studia. Wybiera pan kierunek związany z teologią, bo chce pan uczyć religii w szkołach. Wie pan, że państwo za to płaci. No i teraz państwo mówi, państwu już dziękujemy. Tak. Nie będziemy wam płacić. Tak. W porządku? Będzie płacił za to kościół. Tak, w porządku. Oczywiście, że tak. Nie ma pewnej umowy społecznej, którą zawarliśmy z tymi ludźmi? Umowa jest taka, że Lewica o tym mówi bardzo wyraźnie. I tu mogę powiedzieć bardzo wyraźnie. Jak Lewica będzie miała wpływ na władzę, Lewica będzie rządzić, lekcje religii będą wyprowadzone do sal katechetycznych. Kościół ma swoje fundusze, Kościół ma swoje pieniądze. Proszę szerzyć tajemnicę wiary, opłacając to z własnych pieniędzy. Ja wolę, żeby te pieniądze, które są w systemie edukacji, były przeznaczane na dodatkowe lekcje z zajęć komputerowych, bądź z zajęć języka angielskiego. To jest bardzo proste i czytelna umowa. Drodzy katecheci, macie jasny komunikat Lewicy w tej sprawie. Okej, ale może to jest właśnie ten problem, o który warto zapytać w referendum i Robert Biedroń mógłby to nie, zrobić. Nie, wie pan, to ja powiem panu bardzo wyraźnie. To nie jest temat na referendum. To jest temat na poważną, jednoznaczną decyzję i poważne stanowisko. Tak samo jak trzeba podjąć w końcu decyzję o rozdziale państwa od kościoła. I to nie są tematy na referendum, bo wie pan, referendum jest wtedy, kiedy idzie się na ulicę Warszawy, na ulicę Łodzi, Krakowa bądź małego miasta i się pyta, jak to jest,
że ksiądz nie płaci złotówki podatku, a jak to jest, że ja, prowadząc zakład cukierniczy, muszę płacić ten podatek? Dobrze, jaka pan jest wie różnica? O tym, że ksiądz płaci podatek, prawda? Jaki? Nie płaci? Ale jaki? Za chwilę panu przeczytam fragment wywiadu udzielonego przez... Ale proszę powiedzieć, jak widzi pan, sam się pan uśmiecha. Nie. Proszę mi powiedzieć z pełnym przekonaniem, czy księża nie płacą w Polsce podatku? Proszę pana, czy ksiądz płaci podatek jak przedsiębiorca? Czy usługa, która jest świadczona przez Kościół, jest opodatkowana? Wie pan, ja chrzciłem swoje dziecko i powiem o tym bardzo otwarcie. Wchodzę i pytam się, ile ta usługa kosztuje. I ta usługa może kosztować w przypadku jednej osoby 50, w przypadku drugiej osoby 200 zł. Nie ma żadnej kasy fiskalnej, nie ma żadnych podatków. Czy to jest normalne? Czy PIT w Polsce, jeśli chodzi o parafię, jest ustalony ryczałtowo? Ryczałtowo, z tego co wiem, tak. Jeśli jest ustalony ryczałtowo, tak, to znaczy, że jest płacony. No tak, ale jaki? Ale panie redaktorze, jaki to jest podatek? Czy usługi kościelne są opodatkowane? Są gigantyczne pieniądze, które wirtualnie krążą, które mogłyby być przeznaczone chociaż na niedofinansowaną polską szkołę. I trzeba zadać sobie pytanie, czy lepiej jest, żeby kogoś obejmować ulgami, czy lepiej jest, żeby każdego traktować równo, a te pieniądze przeznaczyć na to, na co potrzebują dzisiaj Polacy. Co się dzieje z waszym projektem ustawy o związkach partnerskich? Będzie. Słyszę to od wielu miesięcy. Będzie. To kiedy? Ja panu powiem, że będzie i to będzie projekt ustawy, który wraz z naszymi posłankami, naszymi posłami zaprezentuje kandydat na urząd prezydenta Robert Biedroń. Czyli przed wyborami prezydenckimi zobaczymy ten projekt? Na pewno przed wyborami prezydenckimi to panu powiem. Jak i zobaczycie państwo jeszcze inne projekty ustaw, z którymi Robert Biedroń będzie szedł w tej kampanii prezydenckiej. Uśmiecham się, bo pamiętam, co Krzysztof Gawkowski mówił w tym studiu. W październiku ubiegłego roku, no już kilka miesięcy temu, i mówił, że na pierwszym lub drugim posiedzeniu Sejmu ten projekt będzie złożony w Sejmie. A wie pan, jaki projekt złożyliśmy jako Lewica? Ja rozumiem, ale złożyliśmy 1600 zł najniższej emerytury na rękę, który dotyczy blisko miliona Polek i Polaków. I wie pan, kto ten projekt odrzucił? Prawo i Sprawiedliwość. O emeryturach obiecuję, za chwilę porozmawiamy, ale żeby nie uciekł nam wątek związków partnerskich. Myśli pan, czy ma pan poczucie, że SLD, kiedy miało więcej do powiedzenia w Polsce i w polskiej polityce, walczyło o związki partnerskie? Znaczy, pewnie pan cofa się do lat 2001-2005, tak? No to był czas, kiedy pan, SLD rządziło ja w Polsce. Ja akurat uważam, że ten czas SLD mogło lepiej wykorzystać. Ja na przykład się dziwię, dlaczego moje koleżanki, moi koledzy nie wprowadzili chociażby takiego rozwiązania, jak teraz wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość typu 500+. Mówię o związkach partnerskich. Nie, ale ja mówię w ogóle generalnie o sytuacji, więc jak pyta pan mnie, czy SLD powinno to zrobić, powinno to zrobić. Bo dlaczego pytam? Robert Biedroń w swojej książce pisze tak. Jako szeregowy członek SLD, a był wtedy nim, raz po raz musiałem mierzyć się z frustracją. Nie było łatwo walczyć o realizację moich projektów we własnej partii. Rzeczy, które były dla mnie ważne, ustawa o związkach partnerskich, znajdowały zrozumienie u niewielu osób. Ci, którzy kierowali partią, dawali mi do zrozumienia, że zajmuję się sprawami, które nie są ważne, choć dotyczyły osobistego życia milionów ludzi. Wie pan, dlatego SLD się zmienia, SLD się zmieniło i dzisiaj nie jest to ten Sojusz Lewicy Demokratycznej, który był 15 lat temu. Dzisiaj jest to Sojusz Lewicy Demokratycznej, który dojrzał do ustawy o związkach partnerskich. Dzisiaj tworzymy koalicję w parlamencie i zapewniam, że będzie to projekt, który będzie popierany zarówno przez Wiosnę, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewicę Razem i przez naszego kandydata na urząd prezydenta Roberta Biedronia. To obiecane emerytury. Chcą państwo, żeby prawo do emerytury było powiązane ze stażem pracy. 35 lat stażu dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn. W wielu przypadkach to oznacza obniżenie wieku emerytalnego, panie pośle. Stać nas na takie rozwiązanie, skoro dłużej żyjemy? Tak, ale ja jeszcze do tego dołożę, że ten projekt również będzie przedstawiony. On będzie przedstawiony z związkami zawodowymi, z OPZZ, tylko on będzie zawierał jeszcze jeden element. 1600 zł najniższa emerytura w Polsce na rękę. To tym bardziej pytam, czy nas na to stać. Tak, stać nas na to. Na rękę. 1600 zł i to będzie powiązane z 30-krotnością, dlatego że uważamy, że dzisiaj absolutne minimum egzystencjonalne dla emeryta to 1600 zł. Nie może być tak, że w XXI wieku są emeryci, którzy mają 1000 zł netto to emerytury i nie starcza im na wykupienie leków, nie starcza im na opłaty, nie starcza im na żywność czy na odzież. Dzisiaj trzeba ten problem systemowo rozwiązać i system trzeba to zrobić. 35 lat stażu pracy, stażu, może oznaczać, że kobieta przejdzie na emeryturę w wieku 53, 54, może. 55 może, lat. Może się tak okazać, ale pan doskonale o tym wie, że to nie jest kwestia obligatoryjna, tylko to będzie kwestia fakultatywna i osoby będą podejmowały decyzje. Jeżeli kobieta będzie czuła się w pełni sił, żeby
dalej pracować, to będzie miała taką możliwość. Natomiast jeżeli z różnych względów nie będzie miała możliwości kontynuacji zawodowej, aktywności zawodowej, będzie mogła przejść na emeryturę i ta emerytura na pewno nie będzie niższa niż 1600 zł netto. Powiedział pan, że to będzie powiązane z 30-krotnością. Rozumiem, że ze zniesieniem limitu 30-krotności. Ale z kompletnym zniesieniem limitu, tak. Bez ograniczeń, wszyscy będą płacić składki tak. ZUS-owskie? Tak. A będzie to się wiązało z tym, że będą mieli w przyszłości wyższe emerytury? Wie pan, może się tak okazać, natomiast bez ograniczeń? My mówimy nie mówię o waszym pomyśle. Nie, w naszym pomyśle są ograniczenia i to ograniczenie jest 25 tysięcy złotych. I to jest sprawiedliwe? Płacę ile wlezie, a potem dostaję tylko ograniczoną sumę? To wie pan, co ja panu powiem? A czy sprawiedliwe jest to, żeby byli emeryci, którzy z głodu muszą chodzić i prosić swoich sąsiadów o pieniądze? To nie jest sprawiedliwe. Jedną niesprawiedliwość załatwiamy drugą niesprawiedliwość. Nie, wie pan, jeżeli ktoś dostaje emerytury 25 tysięcy złotych netto, to ja zakładam, że ten ktoś ma tyle pieniędzy, że sobie na emeryturę odłożył. I taka jest dzisiaj lewica. Lewica walczy przede wszystkim o tych, którym dzieje się źle i dzieje się krzywda. Nie dzieje się krzywda temu, kto ma 25 tysięcy złotych netto emerytury każdego miesiąca, bo takich ludzi jest naprawdę niewiele. Pytanie, czy to rozwiązanie będzie konstytucyjne? Tak, będzie konstytucyjne. Nasi eksperci, nasi prawnicy stwierdzili, że jest to zgodne z konstytucją. Kim są wasi eksperci i wasi prawnicy, panie pośle? Wie pan, no o ekspertach to trudno tak mówić publicznie. No, jak to trudno? Nie, to wstydzą się swoich opinii, panie pośle? No, to są prawnicy, którzy z nami pracują, to są prawnicy, którzy nam doradzają i my na tej bazie podejmujemy decyzje i podejmujemy inicjatywy legislacyjne. Natomiast proszę mi wierzyć, że zarówno to rozwiązanie, jak i wszystkie ustawy, które składamy, ostatnio też złożyliśmy ustawę, która zwiększa pieniądze na ochronę zdrowia, wszystkie są zgodne z konstytucją, zgodne z prawem, tylko na razie nie ma klimatu ani chęci, tutaj chodzi, panie pośle, ani chęci w polskim parlamencie, żeby tymi projektami się zająć, bo Prawo i Sprawiedliwość nie chce tego zrobić, bo dzisiaj ma monopol na wiedzę, a Platforma Obywatelska nie jest tym zainteresowana, bo no wiemy, jaka jest Platforma. Ona niespecjalnie dba o tych, którym dzieje się krzywda i dzieje się źle. Kto pana poprosił o to, żeby pokierował pan sztabem wyborczym Roberta Biedronia? Robert Biedroń. On sam? Robert Biedroń. To był jego osobisty pomysł. To była rozmowa z Robertem Biedroniem po mojej późniejszej konsultacji z przewodniczącym Włodzimierzem Czarzastym i stąd moja decyzja. Czyli Robert Biedroń chciał, żeby na czele sztabu stał polityk Sojuszu Lewicy Demokratycznej, nie jego partii Wiosna. Wie pan, ja myślę, że ja znam Roberta Biedronia dłużej niż niektóre jego koleżanki i koledzy z partii Wiosna, dlatego że jak Robert Biedroń był prezydentem Słupska, ja byłem wiceprezydentem miasta Łodzi, ze sobą często rozmawialiśmy, spotykaliśmy się, wymienialiśmy się poglądami na wiele rzeczy, mieliśmy tożsame problemy w kierowaniu miastami, więc ta nasza znajomość nie jest od teraz, tylko my się znamy od ładnych paru lat. To nie wyklucza tego, że kto inny miał być może szefem sztabu i pokierować kampanią Roberta Biedronia. Ale wie pan, wcześniej słyszeliśmy, że sztabem pokieruje kobieta. Ale posłanka Hanna Gill-Piątek. Z kandydatami i z szefami sztabu jest tak, że to kandydat wybiera sobie szefa sztabu. Robert Biedroń złożył mi taką propozycję, ja tę propozycję przyjąłem. Z tej propozycji najmniej cieszy się moja 6-letnia córka, bo mnie jeszcze częściej nie ma w domu. I wie pan, co to teraz oznacza, że jest pan kolejną osobą w garniturze męskim i w spodniach na ważnych stanowiskach w lewicy. Wcześniej mieliśmy szefa klubu, posła, wicemarszałka Sejmu, mamy posła. Liderami partii lewicowych są panowie. No, jedyna wicemarszałek Senatu, która jest na tym stanowisku jako kobieta. A wcześniej ułożyliście listy wyborcze tak, że na 41 okręgów wyborczych jedynki daliście ilu paniom? Nie pamiętam 14. W tym momencie. Ale jesteście partią, proszę pozwolić, już kończę, jesteście partią, która idzie, szła do parlamentu po to, żeby walczyć o równą reprezentację w rządzie, samorządzie, w władzach spółek Skarbu Państwa. Wie pan, ile mamy kobiet w klubie parlamentarnym, że prezydium klubu parlamentarnego ma więcej kobiet niż mężczyzn. Moimi zastępczyniami jest Marcelina Zawisza, no Hanna Gill, Piątek. Są kobiety. Kobiety mogą być wice. Nie mogą być. No tak jest u was, ale panie pośle, no nie jest tak? Wie pan, wszystko, co powiedziałem, jest nieprawdą? Wie pan, ja
pracowałem przez 5 lat, prezydentem miasta Łodzi była Hanna Zdanowska, Tomasz Trela był wiceprezydentem. Naprawdę, role się zmieniają. Najważniejsze, żeby stanowić dobry team, dobrą drużynę, dobrą ekipę. A czy dzisiaj jest szefem Tomasz Trela za 5 miesięcy innej kampanii wyborczej, bo może będziemy mieli przyspieszone wybory parlamentarne, będzie moja koleżanka, to super. Najważniejsze, żebyśmy stanowili dobrą, fajną drużynę. Super, tylko że na razie jest tak, że jest Gawkowski, Czarzasty, Zandberg, Biedroń, Trela. Jest Zawisza, jest Gil Piątek, jest Magda Biejat, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Szefami są faceci, a wice są Anna kobiety. Anna Żukowska. No nieprawda. No rzeczniczką... No wie pan, rzeczniczką klubu jest kobieta i rzeczniczką... Nie jest szefową klubu, ale rzeczniczką klubu jest kobieta i rzeczniczką kampanii Roberta Biedronia jest kobieta. No a gdzie są tu faceci? No są dwie kobiety. Czy gdyby Robert Biedroń wygrał wybory prezydenckie, naturalne, oczywiste jest to, że Krzysztof Śmiszek rezygnuje z mandatu poselskiego? Wie pan, przed nami ciężka kampania wyborcza. Naprawdę, wiem, bardzo, bardzo trudna pytanie. Kampania wyborcza. Bardzo trudna kampania wyborcza. Ja się dzisiaj na tej kampanii wyborczej skupiam, a powiem panu, co będzie po wyborach, jak te wybory wygramy. Naprawdę. No, ale to nie jest jasne i oczywiste dzisiaj? Nie rozmawialiście o tym? No wie pan, o czym ja dzisiaj rozmawiałem? Ja dzisiaj rozmawiałem i przygotowywałem trasę Roberta Biedronia, gdzie on ma być, jakie mają być spotkania, o czym my na spotkaniach rozmawiamy. Nigdy nie rozmawialiście o tym, jaki byłby scenariusz po wyborach? Wie pan, nie. Naprawdę? Naprawdę o tym nie rozmawialiśmy. Mówię panu szczerze. Proszę pozwolić, że nie będę dowierzał. Ale naprawdę. Z tą niewiarą pozostanę. Proszę mi wierzyć, że o tym nie rozmawialiśmy, ale rozmawialiśmy o programie, o strategii, o wizytach, o trasie Roberta Biedronia, bo tym się zajmujemy dzisiaj. To a propos kampanii. Katarzyna Lubnauer była rano w tym studiu i mówiła o kandydatach opozycji, mężczyznach, żeby było jasne. Tak. Myślę, że bardzo wielu Polaków nawet ich nie odróżnia specjalnie. Mam na myśli Hołownię, Biedronia, Kosiniaka i Bosaka. Powiem więcej, ponieważ noszą takie same bardzo podobne, jednolite mundurki, takie granatowe garniturki, białe lub niebieskie koszule, w związku z tym w pewnym stopniu mogą się zlewać. Pan, ja słyszałem tę rozmowę i to bardzo ładnie pana kolega redakcyjny powiedział. Gdyby to powiedział mężczyzna o kobietach, to nie wiem, czy by dożył wieczora. Naprawdę. No ja rozumiem, że pani Katarzyna, mogę powiedzieć Kasia, bo się znamy, bo Kasia jest z Łodzi, no chciała coś powiedzieć, żeby się przypodobać pani marszałek Kidawie-Błońskiej, to na szybko tak wymyśliła, to było takie słabe i kiepskie. To a propos tego, żeby było miło, hasła. Trybunał Stanu, będziesz siedział, albo kłamca. Takimi okrzykami został przywitany Andrzej Duda w Pucku. Prezydent przemawiał tam z okazji setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem. Zaapeluje pan do zwolenników Lewicy i Roberta Biedronia, żeby nie zakłócali przemówień innych kandydatów, żeby nie pojawiali się w takim charakterze na wiecach czy spotkaniach z wyborcami? Wie pan, ja apeluję zawsze o to, aby każdy miał swobodę wypowiedzi, każdy miał swobodę publicznej debaty. Ja apeluję do wyborców Lewicy, do wyborców Platformy, do wyborców PiSu też, żeby nie przeszkadzali prowadzenia kampanii, ale apeluję do wszystkich kandydatów, żeby wzięli udział w debatach i dyskusjach, żeby Polki i Polacy mieli okazję i możliwość zobaczyć, co sobą reprezentują, jakie mają pomysły, jakie mają programy, jak wyglądają w zderzeniu ze sobą, bo to wtedy jest uczciwe w kampanii wyborczej. A mam wrażenie, że niektórzy kandydaci próbują się chować za tym, że przed pierwszą turą nie będziemy dyskutować, nie będziemy debatować, nie ma się czego obawiać. Trzeba wyjść na obytą ziemię i dyskutować. Dyskutuje niezależnie od tego, kto się pojawi na debacie wyborczej. Wie pan, my będziemy odpowiadać pozytywnie na debaty. Jeżeli będzie debata organizowana przez RMF, to ja mogę powiedzieć tak, będziemy odpowiadać pozytywnie. Ale nawet jak nie będzie tam Andrzeja Dudy i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej? A dlaczego miałoby ich nie być? No nie, pytam ale konkretnie. Ale dlaczego miałoby ich nie być? Mogą nie przyjść, mogą sobie tak zdecydować. A dlaczego mogą tak zdecydować? No, jak będą wtedy postawione puste krzesła Andrzej Duda, Małgorzata Kidawa-Błońska, wszyscy Polacy to zobaczą, to Robert Biedroń będzie siedział na trzecim miejscu jako przedstawiciel trzeciej siły politycznej i będzie mówił to, co Lewica ma do powiedzenia w tych wyborach, jaki ma program, jaki ma pomysł na prezydenturę 2020-2025. To jeszcze raz konkretnie, żeby to wybrzmiało, bo ja nie wiem, czy dobrze usłyszałem. Pana apel do wyborców Lewicy jest taki, nie idźcie i nie krzyczcie na przemówieniach innych kandydatów. Mój apel jest do wszystkich. Nie zakłócajmy w ten sposób wystąpień publicznych. Nawet jeżeli tam występuje Andrzej Duda, który narobił tyle krzywdy, tyle złego przez 5 lat, nie zachowujmy się w ten sposób. Natomiast jeżeli jest spotkanie otwarte, jeżeli mamy odwagę i mamy chęć, wyjdźmy i zapytajmy Andrzeja Dudę, dlaczego zaprzysiągł pana Piotrowicza panią Pawłowicz, dlaczego łamał konstytucję, dlaczego podpisał ustawę kagańcową, dlaczego nie złożył projektu ustawy o wyższej kwocie wolnej od podatku.
dlaczego nie złożył projektu ustawy o frankowiczach. Pytajmy o to prezydenta Dudę, rozliczajmy go z jego działań, ale jeżeli ktoś się chce posunąć do takiej metody, wyjdę i będę krzyczał, to jest słabe. No, ja uważam, że to nie przystoi w debacie na miarę XXI wieku. Poseł Tomasz Trela, szef sztabu wyborczego Roberta Biedronia, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Marcin Zaborski, do zobaczenia.